Pieniądze dla wybranych. Najnowszy projekt Senatu przewiduje wprowadzenie kolejnych świadczeń, które mają pomóc obywatelom Polski. Nie będzie to jednak kontynuacja programu 500, zapomoga, którą politycy chcą przyznać sami sobie. Pieniądze budzą wielkie emocje na polskiej scenie politycznej. Platforma Obywatelska, która sama krytykowała projekt Prawa i Sprawiedliwości dotyczący 500, teraz planuje wprowadzić świadczenia dla polityków w wysokości 1000 zł miesięcznie. Internauci i media są w szoku. Pieniądze dla polityków. Projekt autorstwa Platformy Obywatelskiej zapowiada wypłacanie miesięcznej należności w postaci 1000 zł miesięcznie dla parlamentarzystów, którzy zakończyli swoją karierę w Sejmie i Senacie, a znaleźli się w ciężkiej sytuacji życiowej. Jak czytamy w projekcie ustawy, nowelizacja jest wyrazem solidarnej troski o los byłych parlamentarzystów, którzy nie mają źródeł utrzymania i popadli w niedostatek. Sytuacje takie zdarzają się zwłaszcza parlamentarzystom z dłuższym stażem, napisali senatorowie Platformy Obywatelskiej. Pieniądze mają być dysponowane według aktualnych dochodów byłych parlamentarzystów. Specjalne podanie ma wydłużać okres świadczenia zapomogi finansowej, który przez parlamentarzystów PO przewidziany jest na rok. PiS pochwala ustawę. O ile parlamentarzyści Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości nie dążą się wielką miłością, o tyle partia rządząca pochwala projekt, nie zważając na to, że nowa ustawa kosztować polskiego podatnika będzie około 18 milionów złotych rocznie. Projekt nowego prawa nie podoba się jednak Komisji Finansów, która zaznaczyła, że tego typu programy emerytalne są obecne tylko i wyłącznie w prywatnych firmach. Z kolei państwo przez cały czas pracy parlamentarzysty w Sejmie czy Senacie zapewnia środki finansowe na jego utrzymanie, wynajem mieszkania, a nawet podróżowanie. Ten element wsparcia powinien być przedmiotem naszego zainteresowania, powiedział senator PiS Ryszard Majer. Jak widać, politycy Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości potrafią znaleźć nić porozumienia. Pytanie tylko, czy politycy tych dwóch zwaśnionych opcji politycznych będą mieli na tyle odwagi, aby przyznać sobie zapomogę. Już teraz posłowie zarabiają 8000 zł miesięcznie, a doliczając do tego wszystkiego dietę poselską oraz dodatek mieszkaniowy, wyjdzie nam kwota przekraczająca 12000 zł. Czy to wciąż za mało, aby móc odłożyć na godziwą emeryturę?